Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj Groove'owa. Piątek dzisiaj, piątek, w którym wszyscy czekają na to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a my zastanawiamy się, kogo wystawić na C, kogo kupić z Chelsea, czy mecz Manchester City-Liverpool będzie dobrym meczem. Tak, ludzie mają problemy. Cieszmy się, że takimi problemami w tych zwariowanych czasach pożyć możemy. To tak na wstępie. Jest 8 rano i dzisiaj deadline jest o godzinie 17. W ogóle ja sobie nie przypominam, żeby w tygodniu deadline był kiedyś o 17. W ogóle sobie nie przypominam, żeby deadline kiedyś był o takich godzinach, więc no, takie mamy czasy. Trzeba się streszczać. Trzeba się decydować do godziny 17 w piątek. Wydaje mi się, że kilka osób może zapomnieć o tym, że żeby zrobić transfery, żeby kogoś wystawić na C, żeby coś tam pozmieniać. Więc to może być jakaś taka przewaga ludzi, którzy po prostu pamiętają o takich rzeczach jak swój skład w FPL-u. No ale to zawsze będzie przewaga takich osób. Co do poprzedniej kolejki. Całe 59 punktów ugrałem, to jest 2 200 000. Jak sobie tak przewijam palcem teraz po ekranie, no to dwa nazwiska, które pozwoliły mi ugrać taki fajny wynik, to myślę, że to jest Jack Grealish, który po prostu zrobił mega robotę i kiedy już wszyscy mieliśmy pod palcem to, żeby go sprzedawać, kiedy już nie było znikąd ratunku, kiedy przegrywali z Southampton, to nagle Jack zrobił dwie asysty, oddał kapitalny strzał, zaliczył bramę, 15 punktów pada i to były piękne chwile poprzedniej kolejki. Do tego Salah na C z karnym. Cóż, 16 punktów. Miałem do wyboru Salah, Son albo Kane. Długo się zastanawiałem nad tym, kogo by tam wystawić na C i wyszło mi, że Salah, cieszę się, że to się udało, no bo kilka osób naprawdę pisało do mnie, żebym wystawił, kurczę, na C Sona, żebym nie wariował z tym Salahem, że przecież Son gra u siebie z Brighton. No tym razem poszedłem za swoim głosem i wyszło na moje. Cieszę się z tego niezmiernie po prostu. Kane zrobił swoje, Calvert-Lewin zrobił swoje, obrona zrobiła swoje, czyli zagrali na więcej niż 0 punktów, aczkolwiek Saiz zagrał na całe 0, więc już go nie ma w mojej ekipie, wywaliłem go, wstawiłem Zoomę, Kurtę Zoomę z Chelsea. 5 clean sheetów oni mają z rzędu i ja wiem, że to jest już duża jak gdyby liczba i jednak zakładam, że ten 6 clean sheet w spotkaniu u siebie Sheffield, no to jest bliskie, żeby się wydarzyło, dlatego też wystawiam tego Kurta Zoomę w swoim składzie. No zobaczymy jak to wyjdzie, ale liczę, że ten clean sheet mi tutaj wpadnie. No i miałem dwa darmowe transfery, bo po poprzedniej kolejce nie robiłem nic i teraz zostaje mi jeden darmowy transfer i bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy sprzedawać Bruno Fernandesza, czy nie. Wyszło mi na 8 rano w piątek, że go nie będę sprzedawał. Nie będę go sprzedawał z dwóch, trzech albo czterech powodów. Po pierwsze grali mecze z Chelsea i z Arsenalem, no i te drużyny okazało się, że jednak są za mocne na atak United w tym momencie. Więc no Chelsea gra kapitalnie w obronie. Okazało się, że Mendy to jest ten bramkarz, którego oni potrzebowali. I przypomnę tylko, że jak przyszedł Alisson do Liverpoolu i jak pojawił się Ederson w Manchesterze City, no to pojawiły się też mistrzostwa. To było po prostu łatwiejsze do zrobienia. No to jednak jest kluczowa postać w drużynie. No i Kepa taką postacią nie był. Rozmowa na kiedy indziej. Co do tego mamy jeszcze Bruno Fernandesza, to, że lepiej mu idzie w meczach na wyjeździe i w tym sezonie dwa razy dwucyfrówkę punktową zdobył w meczach na wyjeździe. Dodatkowo będzie miał zaraz spotkanie z West Bromem u siebie z kolei, no ale trudno, no po meczach, po przerwie na repy, która będzie teraz, założę się, że
dużo osób go będzie chciało kupić. Jego albo Bruno Fernandesza. Jeszcze jak Tottenham zrobi rozpierduchę w niedzielę z West Bromem, no to już nikt nie będzie miał złudzeń. I chociaż będziemy się obawiali, że to może się nie udać, no to jednak tych zawodników z Manchester United będziemy wstawiali do naszych składów, a no i co, ja wtedy zostanę bez Bruno Fernandesza w składzie, bez nikogo z United, więc sobie ich tutaj, więc sobie go zostawię. Dodatkowo wraca Martial, więc to też może być jakiś taki impuls, więc może to expected goals, które oni mają dzisiaj, będzie lepsze. I będą te sytuacje strzeleckie i Bruno Fernandes będzie miał do kogo podawać. No on zrobił 11 sytuacji stworzył w ostatnich dwóch kolejkach i zero asyst z tego. No to kurde, no to może teraz jest moment, żeby to odmienić. I jeszcze mam taką jedną myśl, a jest możliwe, że w przerwie na repy po prostu Pochettino zostanie trenerem Manchester United i wtedy nowa miotła spowoduje, że oni tą West Brom po prostu rozbiją jeszcze bardziej, niż by rozbili pod wodzą Ole Gunnara Solskjaera. Więc tak to zostawię ten transfer, kurde, no zostawię chyba, no, nie będę tutaj kombinował. Z drugiej strony już zostawiając tego Bruno Fernandesza w spokoju i ten transfer, dwa dylematy przed tą kolejką, czy kogo na C i czy Bruno Fernandes musi odejść. Postanowiłem, że Bruno Fernandes zostanie na dzisiaj, na teraz, na chwilę jeszcze. No i kto na C? I wczoraj miałem tak, o, Kane wyszedł w podstawowym składzie w Lidze Europy. Son sobie siedzi, no to ja tego Kane'a wystawię, no to ja Kane'a nie dam mu opaski. Wystawię Sona na C, po czym Kane zdobył 200. bramkę w 300 meczach. 200. bramka w 300 meczach. To jest jakiś mega w ogóle wynik, nieprawdopodobny. Przypomnę tylko, że jeżeli ktoś gra w FPL-a tak długo jak ja, no to pewnie widział te wszystkie bramki, je przeżywał w ostatnich latach i Kane za 5,5 bodajże startował, czy za 4,5? Za 4,5 chyba był. No to były niesamowite historie z nim. Więc na dzisiaj, wczoraj, może cofnę się, wczoraj wieczorem miałem jeszcze Sona na C. Son potem pod koniec meczu wszedł, od razu zaliczył asystę, a potem tak zacząłem myśleć o tych 200 golach w 300 meczach i uznałem, że może to jednak będzie Kane na C. Z tego co pamiętam, jak popatrzymy się w statystyki, no to on lubi grać w meczach wyjazdowych, w sensie nie widać czasami, czy ma po 15 goli u siebie i 15 na wyjeździe, więc teraz myślę, że będzie mu równie łatwo, więc pewnie go zostawię na C, na tą kolejkę, a Sona dam na wice C. No i tak, no i to były takie dwa dylematy, które miałem. Jak teraz patrzę na swój skład, to mam tam McCarthy'ego, na Newcastle, do tego ma Kurta Zoomę, Webstera w obronie, który zagra z Barney dzisiaj o godzinie 18:30, kiedy cały świat będzie świętował zwycięstwo jednego albo drugiego kapitana, prezydenta jakże szacownego kraju, to ja będę sobie tutaj w piasecznie na spokojnie trzymał kciuki za clean sheet Webstera z Barney u siebie. Mecz kolejki dla mnie i naprawdę no, liczę, że dobrze zacznę kolejkę 8 przed przerwą na repy, że tutaj dzisiaj może nawet jakieś dwa clean sheety i Webster u siebie i McCarthy u siebie zagra z Newcastle. To byłoby fajne dla mnie. Co mamy dalej? Mamy Robertsona z Manchesterem City na wyjeździe i tutaj nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Na razie o Robertsonie nie myślę, kogo by za niego kupić. Dam mu jeszcze chwilę szansy. Sołczek z Fulham, gdyby iść moim tokiem rozumowania, no to powinien go wystawić na cenę, bo generalnie ma chyba najłatwiejszy zespół dzisiaj, albo West Ham, no ale powiedzmy, że to Fulham u siebie dla Sołczka może być taką trampoliną do wielkiej kariery w tym sezonie FPL. Zobaczymy, na razie coś czuję, że będzie taką trampoliną, że po prostu go wypierdolę ze swojego składu.
i tyle, no bo będę miał dwa darmowe transfery, więc hulaj dusza, piekła nie ma. Salah, brameczka wpadnie, nie? Bądźmy dobrej myśli, czekajmy na to, co się wydarzy fajnego w tym meczu Manchesteru City. Grealish, 20:15, gdyby komuś nie szło dzisiaj, gdyby komuś nie szło w sobotę, gdyby komuś nie szło w niedzielę, to słuchajcie, mamy mecz Arsenal-Aston Villa w niedzielę o 20:15 i to, co pokazał w ostatniej kolejce, nie w stanie zrobić. I teraz, nie żartuję, Aston Villa wygrała 7-2 z Liverpoolem. Są w stanie również wygrać z Arsenalem, mimo to, że Arsenal ostatnio nie traci bramek, ponieważ ten sezon pokazał nam tylko jedno, że niczego konkretnego przewidzieć się nie da. No i jeżeli Aston Villa wygra z Arsenalem, to czy ktoś będzie zdziwiony oprócz kibiców Arsenalu? Ja na przykład nie będę zdziwiony, bo to jest sezon taki, w którym mamy spotkanie Liverpool-Leeds 4-3 dla Liverpoolu, potem Aston Villa-Liverpool mamy 7-2 dla Aston Villi i potem mamy Aston Villa-Leeds 0-3 dla Leeds. I bądź pan mądry i spróbuj się tu, i spróbuj coś zaplanować w FPL-u, jeżeli to wszystko nie wydaje się jakimś losowym rzutem kostką, no to ciężko to jest, no po prostu, żeby coś tutaj, kurde, wymyśleć, więc tak jak mówię, 20:15 w niedzielę, gdyby już nic się nie działo sensownego, no to zawsze jest ten Jack Grealish u mnie w składzie, mam nadzieję, że u was też jest, bo to jest kapitalny wybór na ten sezon, w ogóle nie ma co się zastanawiać za bardzo. Potem mam Bruno Fernandesza, no to już, może już nie będę więcej się skupiał na nim, zostawię go tak jak jest, bo tutaj mi Ziyech chodził po głowie, nawet Zaha mi wczoraj już miałem kliknąć Zachę, Ziyecha, w ogóle już kombinowałem, żeby sprzedać, żeby zrobić na minus 4, żeby wstawić Wernera, no on kosztuje 10,5 miliona Fernandesz, więc generalnie może zrobić wszystko, ale się powstrzymałem. Zobaczymy, jak ktoś ogląda moje filmiki od dłuższego czasu, to wiem, co znaczy, żebym się powstrzymał przed transferem, szczególnie kiedy mam dwa, to żeby przy dwóch darmowych transferach nie zrobić minus 4, no to widać było, widać, że po prostu, że byłem chory ostatnio i może jeszcze do końca za dobrze nie funkcjonuje mimo wszystko. DCL z Manchesterem United u siebie, jeżeli James Rodriguez zagra, no to jestem spokojny o punkty, chociaż on bez niego ostatnio testy zrobił, więc no ale jednak jak będzie grał James, no to będzie lepiej. No i Kane na C z West Bromem. Więc tak jak się patrzę teraz na układ spotkań, no to te mecze w niedzielę chyba bardziej będą mnie interesowały. Tutaj nikogo z Chelsea nie mam i to mnie troszeczkę martwi, no, że nikogo nie mam z Chelsea. No nie, sorry, kurde, z Umy mam. To może nawet ok. W każdym razie w niedzielę Tottenham o 13 z West Bromem. Potem mamy Manchester City z Liverpoolem, a na koniec Arsenal z Aston Villą i po drodze jeszcze oczywiście Vardy versus Jimenez. Więc fajnie się ta niedziela zapowiada, fajnie się zapowiada sobota i piątek od 18:30 również fajnie się zapowiada, więc siedzimy w domach i słuchajcie, nie dajemy się wirusowi, bo jak ostatnio była pandemia, to było przechlapane, bo wiecie, bo nie grała piłka i wtedy było 300 zakażeń, nie? 300. Dzisiaj mamy po 27 tysięcy, 25. Więc dzisiaj jest gorzej na zewnątrz, ale lepiej wewnątrz, bo jest Premier League. Wszystkie ligi generalnie są, więc możesz sobie coś obejrzeć na spokojnie. Jakąś taką normalność mimo wszystko myślę, że to powoduje, że można poczuć się w miarę normalnie w tych czasach, że piłka gra i oby grała jak najdłużej i żebyśmy my byli zdrowi. Tego nam wszystkim życzę, a oprócz tego oczywiście trafionych kapitanów, trafionych transferów, zielonych strzałek i tyle. Udanego piątku, żebyśmy w spokoju sobie do tej 17 czy też 18:30 dotrwali. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.